Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na rozkminę taktyczną, w której zwrócimy uwagę na rundy Tero po stronie atakującej, runda Tero na mapie The Train, po stronie Virtus Pro, którzy fantastycznie grają po stronie ZT na tej mapie, jednak nie są w stanie zamknąć wyniku i zrobić co powinni po stronie atakującej. Zobaczymy sporo fuli i na nich się skupimy. Jednak tutaj też mamy pistoletówkę, która bardzo fajnie została rozegrana przez Virtusów, z jednym błędem, który został sromotnie wykorzystany przez Optik. I zwróćmy uwagę, tutaj fantastycznie, ciekawy bardzo Mołotow wrzucony na konektor. Snax już ustawiony, Mołotow ląduje na konektorze i dzięki temu, jak widać, Terro może pushować tą pozycję, odcinając rotację na bombsite B. Jednak zwróćmy uwagę, sam Toao zostaje na plecach. Jedyny plantuje pakę, zostaje od cysterny, już refresh go obszedł, no i mamy jeden frag, drugi, trzeci i sam wygrywa rundę. Czym to było spowodowane? No, tym było to spowodowane, że aż czterech zawodników Virtus Pro spuszowało konektor i sam to plantował pakę bez żadnej asekuracji. Niestety runda na korzyść Optik, a mogła spokojnie zakończyć się na korzyść Virtus Pro, która bardzo dobrze odcięła rotację, jednak nie zapewniła tutaj tej odpowiedniej asekuracji dla Toao plantującego pakę. Kolejna runda to runda full w wykonaniu Virtus Pro, które tak trochę podzieliło się brońmi. Rzucone digle, rzucone, wymienione powiedzmy z kałachami. No i mamy tutaj ciekawe rozwiązanie, które powinno zaskoczyć w jakimś stopniu Optik. Mamy podstawowe ustawienie, już niestety przewaga po stronie Optik i zobaczmy, co zrobi Virtus Pro. A Virtus Pro po cichu podchodzi na zamek i to będzie bardzo częste zachowanie Virtusów. Często będą właśnie udawać się na zamek, skąd już Optik tak naprawdę przeczytało zachowanie, ponieważ jak widać już dwójka jest na bombsite B, gdzie jak wiadomo bardzo często jest tutaj osamotniony jeden zawodnik. Wstawiony refresh, ładnie fraguje, refrag od Micha. No i mamy execute, smoke na Eskę, Mołotow za psa. Jednak tutaj bardzo dobrze konfig ustawiony i mamy szybką rotację po stronie Virtus Pro na bombsite A, gdzie mamy również odcięcie tej szybkiej rotacji, ponieważ Snappy znajdował się już w popdogu i mamy tak naprawdę już po rundzie. Co tutaj zawiniło? No wydaje mi się, że dosyć prosty wyjście na bombsite B. Jakby się zdecydowali na szybsze wyjście na bombsite B razem, mogłoby to lepiej wyjść, jednak już 4 versus 5 na początku rundy spowodowało, że musieli tutaj próbować jakkolwiek razem wyjść i refragować. No i tak byli oni. Już nie byli w przewadze, no i musieli uznać wyższość zawodników Optik. Runda Echo, dosyć ciekawa rozegrana przez Virtus Pro. Jak widać, dwójka zawodników przed mainem, trójka pod popem. I tutaj będzie fajne zagrane smoki, odcinające wizję na BS-ie, gdzie tak naprawdę przez to, że zawodnik config właściwie ustawiony na blisko, a zaraz już Yugi i Keijun wyszli przez te smoki, przed te smoki, nie mogli po prostu zaplantować bezpiecznie tej paki i w momencie, kiedy zauważyli osobę na popdogu, od razu szybka rotacja na bombsite B i zaplantowanie paki. To było ich celem i to się im udało. W ostatniej sekundzie Snack zaplantował pakę. Jednak bardzo ciekawy, dobra możliwość, że widzimy. Wszyscy zawodnicy udają się pod bombsite B. Tutaj akurat Snack przycelowany z jakimś pop flashem, który miałby oślepić zawodnika na dolnej rampie, tutaj w dole zamku. Drugi flash przygotowany, jednak stricte już są przygotowani na jakiś execute właśnie na tym stronie bombside'u. Tak więc powoli, po cichu, brak kontroli maina, brak kontroli od nogi, nie wyrzucili się. I tutaj jest właśnie czytane Virtus Pro, ponieważ kiedy Virtus Pro nic się nie wyrzuca z granatów, nie robi żadnego zamieszania, na 100% są na zamku i właśnie w tamtych rejonach się znajdują. Tak, w tej rundzie mamy piątkę zawodników Virtus Pro. Mamy wyrzutkę granatów, czysty execute, mamy pop flash i teraz wyjście tak naprawdę już na fragi, tutaj kto wyjdzie, kto wygra, config z plusem, Yugi z plusem, Michu fajnie spuszczał pozycję,
Zdobyła frag. Zobaczymy, bo to była dobra runda, jednak zobaczmy, kto jest na plecach. Refresh, który właśnie w smoku cofnięty. Co prawda, bardzo fajny smoke w wykonaniu Virtus Pro, tutaj odcinający wizję. Refresh jednak schowany za szpulą. Plant paki, niestety. Zawodnik do końca wyczekał i to było bardzo ważne. Refresh do końca utrzymał pozycję. Nie wychylał się, nie przebiegł przed smoka. Czekał, aż zostanie zaplantowana paka. Trzymał tą pozycję. Cajun już na plecy właśnie sfragował białego. I zostaje snappy kontra Michu. Ponieważ tutaj Michu wygrywa swój pojedynek z Cajunem. 1 na 1. Niestety Michu nie daje rady, ale bardzo fajna runda. Fajny pomysł. Szkoda. Ten brak kontroli mapy trochę spowodował, że no nie mieli wizji, musieli stricte ruszyć na bombsite B, tak jak ten execute miał od początku rundy wyglądać. Mamy rundę full, Snatchy, tutaj będzie akurat jest pod zamkiem 100 AO, przygotowany tutaj na pop flasha, rzucany pop flash, no i to spokojnie sobie zajmuje zamek, rzucony mołotow jeszcze na głębokie przez 100 AO i tak samo po drugiej stronie snag z białym zdobywają odnogę powoli, wyrzucając się z granatów. Taki powolny standard w wykonaniu Virtus Pro. Fajnie, że mają coś takiego w zastosowaniu, że mają jakieś takie grupowe podejście pod jakikolwiek z bombsite'ów, głównie pod zamek. Jaki mają powolne po prostu zajmowanie dwójkowe pozycji, gdzie tutaj mieli odnogę i mieli zamek. Zamek zajęty, cofnięcie pod bombsite A, tutaj będzie jakiś stricte execute związany z tym BS-em. Snax się wyrzucił, cofnął na zamek z odnogi. I teraz mamy białego, który również próbuje wymusić jakieś granaty po stronie CT. Mamy wyrzucony smoke na lewo, mołotow po prawo. Fajny utility usage. No i teraz tak naprawdę co będzie w wykonaniu Virtus Pro? Mamy smoke na pop dogu i tutaj szkoda, że Snax nie zszedł na dół, chociaż to ma też bait setup wykonany przez Snaxa, który właśnie cofa, kiedy zobaczył tylko nogi. I to jest taki bait, bo jak zobaczymy, mamy rzucony smoke był rzucony smoke na popie, zobaczone nogi, config, zdradzona pozycja, snack cofa tuż na górę i wiedzą o tym Virtusi, że config jest zamknięty właśnie w rejonie popa. Nie mamy zawodnika na piątce, tak więc nie ma tej osoby coverującej, nie mamy na szóstce. Akurat defensywnie ustawiony Yugi z AWP-ą gdzieś na starym BS-ie, gdzieś tam w okolicy starego bombside'u. I mamy tutaj wyjście, głównie co najważniejsze, muszą obserwować popa, bo tam mamy jednego zawodników i tutaj Snatchy, który zaraz przejmie tą rolę, żeby patrzeć właśnie tą pozycję, oraz Michu, który puszuje bombside A odcięty od smoke'ów. Mamy wcelowanie, zabity konflikt. Bardzo dobra pozycja tutaj ze strony Micha oraz Snatchy'ego, który był bardzo blisko w razie jakiegoś refraga, właśnie tutaj zabity przez Cajuna, ale od razu blisko Snatchy i teraz też ważna pozycja, zdradzona pozycja, bo biały był na odmodze, słyszał strzał teraz Snatchy, czyli mamy dwóch zawodników, mają informację, Yugi gdzieś w okolicy za BS-a, starego bombside'u, Snappy zabił białego właśnie od strony za szóstki od odnogi. Więc tam spodziewajmy się CT-ków. Ostatni zawodnik od bombside'u B. Mamy trójkę zawodników, którzy puszczą ten bombside A. No, mamy 17 sekund tylko do końca rundy. No i co teraz się dzieje? Teraz jest właśnie błąd komunikacyjny, ponieważ to AO, Snax, wszyscy wybiegają na lewą stronę i zaraz teraz szybko chce Snatchy zmienić pozycję, by móc coverować jakkolwiek partnerów, jednak był na fantastycznej pozycji, żeby to zrobić, ponieważ mógł spokojnie patrzeć chociażby tą lewą stronę, najważniejsze lewą stronę za szóstkę i mógłby spokojnie tutaj przynajmniej przeasekurować kolegów do zaplantowania paki. No i przyłożyć się do rundy, chociaż nie wiedzieli o tym Virtusi, że refresh nie będzie od strony konektora rotował na bombsite A, tak więc to było takie ryzyko podjęte przez Snatchy'ego, które no nie wpłynęło zbyt dobrze na tą rundę i będzie to runda przegrana, ponieważ zwróćmy uwagę, to AO już blisko bombsite'u, Snatchy tuż za nim, tutaj na ewentualny refrag, Snappy łapie kontakt, Yugi od razu wychyla z ABS-a i mamy samego Snatchy'ego, który musi decydować się na zachowanie AWP-y. Mamy tutaj taki forso buy ze względu na to, że Snatchy zachował tą AWP-ę i chcą zagrać pod tą AWP-ę zawodnicy Virtus Pro, to AO decyduje się na kupienie Maca
I jako jedyny posiada taki większy zestaw granatów, snack ze smokiem i flashem, no i też również biały ze smokiem, tak więc mamy ciszę, czyli tak jak wspomniałem w pierwszym fullu, mamy ciszę, więc będzie podejście pod bomb side B. Od razu mamy zaobserwowaną pakę, rotacja po stronie CT jednak tutaj już zaniechana ze względu na to, że Virtus Pro nie przyspieszyło po tym, jak straciło jednego z zawodników. I teraz Virtusi są trochę zakłopotani. Dlaczego? Dlatego, bo aż czwórka zawodników znajduje się dalej pod zamkiem. Nie mają kontroli ani na mainie, ani od nogę, a jak widzimy, Cajun na blisko, już maina, Snappy już spuszowana od noga, więc mamy tylko i wyłącznie jedyną możliwość. Zawodnicy Virtus Pro muszą znajdować się na zamku. Decyzja, wydaje mi się, byłaby dobra, gdyby zdecydowali się na przejęcie drabinki, ale nie mają też informacji, czy na drabince się tam znajduje. Tutaj mamy akurat Snatchego, który już pozostaje jako jedyny za Snaxem przy życiu. Kolejny full ze względu na to, że przegrywałem już kolejną rundę, 6 rund pod rząd przegranych, zaplantowana paka, wystarczające fundusze, by przynajmniej zagrać fulla. Niestety bez snajperki, no ale zobaczmy, co Virtus Pro zaproponuje, bo Virtus Pro zaproponowało zajęcie od nogi, czyli znowu powolny standard, tym razem ze Snaxem, który taki trochę tutaj baituje z tymi nogami na popie. Bardzo fajna zagrywka, bo może zdobyć informacje, mało stracić życia ze względu na to, że zawodnicy CT mają możliwość tylko i wyłącznie zaobserwowania jego stóp, więc uderzenie w jakiekolwiek nową stopy no, nie powoduje zbyt dużego damage'a. Tutaj mamy fajny push w wykonaniu to przez Smoke'a, jednak już mamy sytuację 3 vs 4, bardzo słaba ekonomia. Próby tutaj teraz wyjścia, mamy Snaxa wychodzącego od popa, tutaj dwójka zawodników, jednak nie wiedzą o tym, że Cajun już jest na plecach, tak? I również mamy Yubiego, który jest w BS-ie za WP-ą. Pasywne ustawienie, Optic, bardzo fajne, oczekują właśnie przejęcia pozycji jakimkolwiek ze strony Virtus Pro. Taki pomysł w sumie no, na odnodze zbyt łatwo zostali wyciągnięci. No i już ciężko było tak naprawdę odwrócić rolę tej rundy i zdobyć jej ją jakkolwiek. Kolejny full i zobaczmy, jaki fajny bait setup wykonany przez Refresha oraz Ugiego. Pop flash, Refresh odwrócony w ścianę i mamy Snaxa sfragowanego. Już mamy przewagę po stronie Optic. Szybka rotacja, zostawienie jednego zawodnika na bombsidzie B. Brak przejęcia tak naprawdę zamku w wykonaniu Virtus Pro. No i co teraz? Teraz Snatch akurat złapał osobę z kanapki, które wychylał, jednak Snappy przygotowany również na ten push. I mamy zaraz przejęcie maina w wykonaniu Optic. Przejęli sobie zamek, przejęli sobie maina, jeszcze zdobyli fraga i teraz biały z Toao akurat byli od nogi, gdzie była kompletnie odpuszczona. Bardzo fajne zachowanie w wykonaniu Optic, którzy przejęli bądź odsmokowali popa, mieli pod kontrolą maina, ponieważ splashowali i przejęli tą pozycję. I odpuścili sobie od nogę, gdzie tam sobie Yugi spokojnie tylko patrzył tak naprawdę na prześwit tak naprawdę tej odnogi. Był przygotowany na ewentualne zdobycie informacji, czy tam zawodnicy Tero po prostu się znajdowali. Virtusi ze swoim standardem, tutaj akurat biały wraz z Michem po stronie w mainie, większa presja wywarta, ale niestety no nie mieli zbyt dużego ekwipunku, jednak bardzo fajnie, ponieważ w końcu jakiś fake w tym samym momencie, trójka zawodników biega na bomb side B i tutaj jest ważny Snatchy, który obiega na plecy, zabija drugiego i mamy sytuację 3 vs 1, co fajne, bardzo fajne zastosowanie było to, że po cichu oni wchodzili na bomb side B, czyli kompletny fake, zero wydanego jakiegokolwiek odgłosu w ich wykonaniu. Jeden zawodnik, tylko Optic na tym bombsidzie. Szybka rotacja również zabita. No i to jest runda dla Virtusów, czyli w końcu jakieś zagranie po fejku i w końcu odciągnięcie tutaj od tego BSAB drugiego zawodnika rotującego. Mamy kolejnego fulla i co ciekawe, tym razem Virtus Pro będzie decydowało się na szybkie zajęcie małej draby. I Snack właśnie to uczynił ze względu na to, że mamy rzucony Mołotow również właśnie w popdoga. Mamy dwóch zawodników w mainie, będzie Snatchy, który będzie odsmokował prawą stronę BS-a. Więc no, powinniśmy się spodziewać tutaj jakkolwiek dobrej walki. I mamy Cajuna, który zdobywa fraga, wychylenie, refrag. Szkoda, że tutaj Cajun nie umarł, nie udało się. Odcięcie wizji od nogi, odcięcie prawej strony BS-a.
Cajun Yugi wcelowany cały czas w Snaxa, a Snax nie wychyla. I wydaje mi się, że to mógłby być taki mały mankament, ponieważ po flashach Snax niestety nie wychylił z tej pozycji. Mógłby spokojnie tutaj jakkolwiek, no, więcej wywołać presji tego zawodnika jakoś rozproszyć. Jednak bardzo dobre ustawienie Optik. Yugi miał za zadanie tak naprawdę pilnowania popdoga, on się tym zajął, reszta zawodników celowany w maina i właśnie z tamtej pozycji spodziewali się jakkolwiek wyjścia zawodników Virtus Pro. Stradowane kille, mamy ostatniego z naszego przy życiu, który już jest na B, jednak jak możemy zaobserwować, 1 versus 3, całkowicie odpuszczony bombsite B, no, ze względu na to, że dosyć masywny atak był po stronie Virtusów właśnie na bombsite A, wysyp mainem i pojedynczy Snax od popdoga. Jednak jak możemy zaobserwować, szanse niewielkie na wygranie rundy, już mamy zlokalizowanego Snatchiego i tak naprawdę już mamy po rundzie. I mamy kolejną rundę full, wykonanie Virtus Pro, bardzo fajne rozpoczęcie rundy, odsmokowanie elektryka, odsmokowanie 5-6 i tutaj zabrakło jakiegoś agresywnego pika po flashu, żeby mieli tą kontrolę chociaż wizji, czy zawodnicy CT znajdują się w tym popdogu, czy też nie, czy jednak jakiś tutaj zawodnik jest ten wcelowany, żeby odciąć tego zawodnika i móc go sfragować. Tak jak widać, konfig znajduje się w popdogu i on tutaj robotę zrobi, ponieważ zwróćmy uwagę, rzucane smoke'i, flesze i konfig zdobywa pierwszego fraga, konfig zdobywa drugiego fraga i tak naprawdę już mamy po wszystkim, akurat bomba na szczęście Virtus Pro spadła na górze, ale mamy Snatchiego, który przechodzi przez pierwszego smoke'a, jak możemy zaobserwować. Nie wiedzą o tym zawodnicy Optic i tak naprawdę ta indywidualna akcja mogła spowodować, że Virtus Pro miało szansę wygrać tą rundę. Zwróćmy uwagę, Snatchi zdobywa dwa fragi, wycofuje się tutaj do Elki, żeby móc tutaj wspomagać kolegów, to jest fajna decyzja. Jednak jak zwrócimy uwagę, Yugi pasywnie tutaj trzymający angle, patrzący na tą małą drabę, zdobywa pierwszego fraga. Jeszcze zawodnik schowany gdzieś tam w backside'zie, gdzie nie ma, no nie ma, akurat zawodnik po prostu czeka na push przeciwników, czyli właśnie Virtus Pro, i zdobywa fragi na miano wygrania rundy, tak? Ale nic specjalnego tak naprawdę Virtus Pro nie było w stanie pokazać. Oni tutaj zdobyli zrzucili te smoki, nie przejęli tej kontroli. Osoba z CT spokojnie mogła wejść do popdoga i ona tak naprawdę zrobiła robotę, zabijając dwóch zawodników Virtusów. Potem to już tak naprawdę przewaga 5 versus 3, znaczy próba tak naprawdę jakiś tam solo place'a, tak? Która mogłaby spowodować, że jednak ta runda mogła paść po stronie Virtus Pro. Szkoda, że nie został dosyć agresywnie, tak jak był wcześniej, gdzieś tam w okolicy Meliny, w okolicach odnogi. Ale to nie była też zła decyzja, żeby cofnąć, żeby tutaj wspomóc kolegów, żeby razem jednak pójść na tych przeciwników, w szczególności, że wiedzieli, że chociaż jeden zawodnik będzie na tym bombsite B, reszta mogła być na tym bombsite A. Chociaż znając sytuację 5 versus 3, Optic decydowało się na dwójkowe krycie bombsite'u B i potrójne krycie bombsite'u, oczywiście potrójne krycie bombsite'u A i podwójne krycie bombsite'u B. Zdobycie dwóch fragów mogło spowodować, że Snatchi mógł pushować dalej, czyli tam w okolice, no niestety nie mogę nic ruszyć, ale w okolice tutaj właśnie się gdzieś znaleźć w okolicy odnogi i tutaj próbować zajęcia tej pozycji, bo tutaj potem Yugi zaczął tak naprawdę pozycjonować się na linii i stąd wysadzać zawodników Virtus Pro. No i Virtus Pro teraz zmobilizowane, bo ostatnia runda i mamy niestety porażkę. 12-3 w pierwszej połowie i mamy 14-15 dla Optic. Dosyć, żeby to powiedzieć, no kuriozalna sytuacja, ponieważ no taka przewaga, tutaj Snatchi będzie trochę overpikował, zbyt agresywne zagranie. Akurat i Snappy również z snajperką na odnodze. No i mamy sytuację 4 versus 5. Naprawdę rzadko Virtus Pro w tym momencie znajdowało się z przewagą, jakbyśmy tutaj mogli zaobserwować. Zazwyczaj to właśnie zawodnicy Optic znajdowali się w sytuacji
5 versus 4, czy to właściwie 5 versus 3. Tutaj akurat Snax będzie popfleszował sobie Mount Rabę. Nie, jednak decyduje się na cofnięcie. I to może spowodować, że... Jednak nie. Jednak się decyduje na wejście na bombsite. Na Mount Rabę. Będzie popflesz. I będzie zajęcie właśnie tej draby. Zajęcie draby i od razu cofnięcie. I tutaj jest fajnie, bo refresh akurat puszował. I mamy szybkie zdobycie fraga. I mamy szybką rotację na bombsite B. Bardzo fajna decyzja. Co za tym idzie? Akurat Michu z paką w mainie. I co ciekawe, czeka na push dalszy konfiga. Bardzo dobra decyzja. 4 versus 3. I mamy złapany Michu. Akurat dosyć agresywnie, bo od razu puszował, żeby zdobyć informację dalej. Biały schowany jeszcze w smoku na odnodze. Mają informację, że jeden z zawodników był gdzieś tam w okolicy odnogi. Snajper Yugi się znajdował i teraz czekają tak naprawdę na białego, który musi zdobyć tego fraga. No i to z plantowaniem paki 2 versus 1. Fajnie, bo zagrane bardzo, bardzo po cichu. W szczególności na odnodze, gdzie biały przy tym głębokim smoku na odnodze zrobił robotę. Miał możliwość podejścia. Miał możliwość jakkolwiek rozegrania tej rundy z pozycji lurka. Ponieważ jak możemy zaobserwować, smog wybucha dosyć głęboko i Snax znajduje się właściwie... Snax biały, bo to Snax w sumie nas przyzwyczaił do takich gierek. Biały znajduje się blisko tego smoka. Nikt o tym nie wie Yugi, który rzucał wcześniej tutaj mołotowa, odcinającego w razie czego podejście zawodnika terrorystów, lecz dalej nie mieli żadnej informacji, czy ktoś tam się znajduje, ze względu na to, że ten zawodnik w ogóle się nie objawił, że tam w ogóle się znajduje. Wyjście spod maina, gdzie duży fake wejście na boomside'u B również występował. Tak jak można zaobserwować, Virtusi wygrywali rundy w momencie, kiedy robili presję na jednym bombsite i szybko wchodzili na drugi bombsite. Optik w momencie, kiedy te granaty zaczęły lądować w końcowej fazie rundy, gdzieś na bombsite B bądź na bombsite A, wówczas była pełna rotacja. Dwie rundy wygrane przez Virtusów tylko tym, że dwie osoby całkowicie wywoływały rotację po stronie CT. Raz było to na bombsite A, raz było to na bombsite B, gdzie wyrzucając granaty, zawodnicy CT rotowali pod ten wybrany bombsite i wówczas trójka zawodników wychodziła na ten, powiedzmy, że nie może, nie że słabiej broniony. Jednak no po prostu już w momencie, kiedy ta rotacja występuje, zawodnicy CT są rozkojarzeni, już nie patrzą tak na ten bombsite, już są skupieni na tym, żeby pomagać swoim kolegom na fejkowanym bombsite, więc Virtus Pro tak naprawdę dwa fejki zagrane, no i mieli rundę, tak? Ta kontrola popa, jak widać, jednak była kluczowa. No, zawodnicy Virtus Pro nie decydowali się zbyt często, Snax tam często sobie nogami zwisał na tej drabince. No ale jednak to nie powodowało, że mieli tą kontrolę popa cały czas, a ta kontrola jest obowiązkowa, kiedy chcemy zrobić jakieś fejki i chcemy wywołać jakąkolwiek rotację i mieć też możliwość zrobienia szybkiej rotacji, zmienienia atakującego bombside'u. I tutaj Virtusi, nie mając tego, nie mieli możliwości tak naprawdę zrobienia tego mankamentu jak fake, tak? Musieli się decydować, jeżeli już się znajdowali we czwórkę, na przykład, czy nawet w piątkę pod zamkiem, no to musieli się decydować na ostateczne wejście przez ten zamek, bo zawodnicy, bo nie mieli po prostu informacji, czy to zawodnicy Optik znajdują się na tej odnodze, czy mają przejętego popa, czy mają przejętego maina, nie mieli żadnej informacji, więc zabrakło, wydaje mi się, że przejęcia tego popa kluczowego miejsca, w którym mógłby decydować o tej właśnie rotacji. Zabrakłoby takiego podstawowego, czyli jakiegoś rzucenia mołotowa nie wiem, albo nejdy w popa, które mogłoby wykurzyć tego zawodnika CT, przejęcie tego popa, trzymanie go. Nie wiadomo, jakby zawodnicy Optik zareagowali, gdy ten pop byłby cały czas przejmowany przez Virtusów. Tak więc szkoda tej sytuacji. No niestety potem, jak wiemy, w dogrywce niestety Virtusi sobie nie poradzili. Jednak jak można zaobserwować, mimo posiadanych pieniędzy, bo mieli ich naprawdę sporo, nie mogli tak naprawdę sobie poradzić, bo wyrzucali się dosyć szybko z granatów, albo były jeden
No taka decyzja, która powodowała, że niespikowanie, niesprawdzenie danej pozycji, niepilnowanie danej pozycji, tak jak tutaj Snatchy nie zdołał pilnować zza szóstki, tak samo jak Toao plantował pakę na pistolu, tak samo jak kolejna runda full, w którym zawodnicy Virtus Pro przejęli sobie cały bombside B, jednak zasmokowali sobie tutaj szpulę IBS-a, tak zwanego jeszcze pozycję fluszy, odsmokowali sobie, jednak w momencie, kiedy plantowana została paka, a zawodnik znajdował się za szpulą, nie wiedzieli o tym Virtusi. Mogli się, no bo zawodnik po prostu mądrze został i trzymał tą pozycję do końca i w momencie, kiedy plantował bombę, refresh zdobywał wtedy fraga i mieli już większe problemy. Tak więc wydaje mi się, że takie minimalne błędy, jednak one minimalne, a zarazem też niektóre też i duże błędy powodowały, że Virtusi nie byli w stanie no przełamać tej strony Tero i ostatecznie wygrać, no i zakończyć ten wynik po prostu wygraną. Dzięki za obejrzenie odcinka. Zapraszam na kolejne materiały oraz poprzednie, które już zostały przeze mnie nagrane. Do usłyszenia. Cześć!